140 lat temu, 18 października, wyjechały pierwsze tramwaje konne na ulicach Warszawy dla warszawiaków. ZDM, nie każdy wrak to faktycznie wrak. Sprzedajemy nielegalne pojazdy. A także duże zmiany drogowe z okazji Wszystkich Świętych. Oraz kolejne problemy z łącznikiem metra na stacji Świętokrzyskiej. Jednak powstanie nowa zajezdnia tramwajowa na Nonopolu. O tym nie tylko 23 października, w sobotę, w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, czyszczę wąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. A, chwila. Najpierw poprawki, bo zgodnie z ankietą tam poprawiliście, więc proszę bardzo, teraz wycinam i nie wiem jak w sumie będzie widać moje ręce teraz dzięki temu, no ale chcieliście to macie. Jak coś, jeśli chcecie jeszcze zmienić swoje zdanie, zapraszam do linku w ankiecie, chyba tu, albo to, nie tu. Możecie jeszcze głosować, proszę bardzo. Ale lecimy z informacjami od metra i awarii wind na stacjach metra. Tutaj mamy podobnie jak to rok temu, w sensie nie rok temu, a tydzień temu, czyli metro Politechnika, winda południowo-zachodnia, poziom 0-1 i winda na stacji Służew jest aktualnie modernizowana. Kolejne zmiany to, znaczy może nie zmiany, a informacje od tramwajów warszawskich, to tramwaje konne na ulicy Warszawy wyjechały 140 lat temu, dokładnie 18 października. Ale nie były to pierwsze tramwaje, jakie wyjechały na ulicy Warszawy. Pierwszymi tramwajami były, które wyjechały w 1866 roku. Jednakże one tylko woziły pomiędzy dwoma dworcami w Warszawie, które były przedzielone właściwie całą Warszawą i trzeba było przejechać. Czasami były takie sytuacje, że trzeba było z jednego dworca na drugi dworzec dojechać w godzinę lub mniej, a nie było zbytnio komunikacji miejskiej jeszcze w Warszawie. Dlatego wtedy powstał taki tramwaj, który jechał bezpośrednio od dworca wileńskiego, który nazywał się wtedy petersburskim, i wiedeńskim. Były połączone tramwajami, jednakże one nie były w ogóle dla warszawiaków, bo jeździły tylko i wyłącznie pomiędzy tymi dwoma punktami, nie miały zbytnio przystanków na trasie. Ale w 1881 roku to się zmieniło i pojawiły się pierwsze tramwaje konne, ale były też dosyć długo, bo aż do 1908 roku. Warszawa była jednym wtedy z nielicznych miast w Polsce, które jeszcze miały tramwaje konne. Czyli można powiedzieć, że tutaj faktycznie też dosyć długo czekaliśmy, ale na szczęście nastały czasy tramwajów elektrycznych i żyjemy długo i szczęśliwie, i tak długo i szczęśliwie, że aż doczekaliśmy się nowych tramwajów nowoczesnych, niskopodłogowych, w pełni, coś mi tu telefon nadaje, coś studia i inne rzeczy. Hyundai ponownie witają, czyli oszczędny Hyundai, mniej zużywa energii, więcej jej wytwarza. Idealny, super, odjechany w ogóle, no to tramwaje warszawskie dalej bym tutaj mówił, jakie nie są niesamowite. Trzeba to wyciszyć. Dobra, problem z głowy. No także bardzo dobrze, tutaj były testowane, zużywa mniej, aż o 29% mniej na jednego pasażera, jakby licząc z pojazdami elektrycznymi, w sensie pojazdami elektrycznymi dla samochody osobowe. No, może im tak faktycznie wyszło. Zobaczymy, jak będzie faktycznie z użytkowaniem, jak już faktycznie pasażerowie w końcu będą mogli wejść do nich. Podobno na jesieni będziemy mogli już nimi jeździć. Ale tutaj żadnej informacji na temat, kiedy będziemy mogli faktycznie z nich skorzystać na normalnych trasach. Prawdopodobnie na 17, jeszcze nie wiemy. I też nie wiemy, jaka nazwa w końcu wygrała. No i informacje od ZTM-u, czyli wielki test warszawskiej komunikacji WTP GUDOM. No oczywiście to mnie zbyt nie dziwi. Test polega na tym, aby tutaj prezydent Warszawy i dziennikarz wyruszyli w godzinach porannego szczytu z Kabat do zajezdni tramwajowej Warszawa-Wola. No i tutaj możemy zobaczyć, że no, Rafał Trzaskowski jechał komunikacją miejską, dziennikarz jechał autem. Prezydent Warszawy dojechał po około 40 minutach, dziennikarz jechał prawie godzinę, czyli 20 minut prezydent jeszcze czekał na dziennikarza. No i możemy się domyślać, że rzeczywiście, jak zawsze, warszawski transport publiczny jest górą. Ale to jest taki test na bardzo
dobrze skomunikowanej trasie. Jakbyśmy znaleźli niektóre miejsca, gdzie jest trochę gorzej z komunikacją, nie wiem, jeden autobus, dwa autobusy, a nie Warszawa, zajezdnia Wola, gdzie jest tego multum, to byłoby trochę inaczej, mi się wydaje. No ale to moje takie subiektywne podejście do tego, bo jeszcze mam parę informacji, czyli WKD ma mniej pasażerów w tym roku, w ciągu ostatnich 9 miesięcy, jak możecie zobaczyć tutaj na tabelce. Faktycznie jest dużo gorzej, bo aż o 10% spadło liczba pasażerów. Głównie tu chodzi o styczeń, luty i marzec, kiedy faktycznie jeszcze było niedobrze. Później, z tego co widzimy, faktycznie pasażerów było więcej niż wcześniej. Czyli luty, styczeń, marzec to były miesiące, kiedy faktycznie jeszcze się baliśmy wirusa. A później możemy zobaczyć to w kwietniu 138% do góry. Także no, idzie do góry i oby tak dalej, bo miejmy nadzieję, że WKD będzie się bardziej rozwijać, więcej osób nie będzie korzystać jeszcze w większym tłumie. WKD jest bardzo dobre, ale te tłumy, które tam można spotkać, to są straszne. Ulica Nowowiejska w ten weekend, czyli dla Was jeszcze jutro, czyli w niedzielę, będzie bez tramwajów. Tam są dalsze zmiany zaplanowane na placu Zbawiciela. Kolejne, jak mi się dobrze wydaje, to są zmiany przy tym torowisku, czy torowisku to będą, ale przy zwrotnicach. No i możemy zaobserwować, iż tego w ten weekend nie działa 14, 10 jedzie jakąś odjechaną trasą, co się jedzie tak jak normalnie, tylko później tam, gdyby skręcała na plac Zbawiciela, to jedzie trasą 15 do Alei Krakowskiej, a 15 jedzie z kolei na wyścigi, tak jak normalnie by jechała 10, czyli tam lekko pozmieniali. Lekko pozmieniali, jednakże to był dosyć ważny łącznik w tym miejscu, nie wiem jak sobie. Dobrze, że to jest w weekend, bo Politechnika Warszawska mogłaby sobie z tym nie poradzić. No i jeszcze taka ciekawostka z metra, czyli tutaj jest remontowane są wyjścia na stacjach metro Marymont i plac Wilsona. Także te dwie stacje na żoliborskim odcinku metra są aktualnie tam remontowane, niektóre wyjścia, żeby bardziej nowocześnie i w lepszym stanie wyglądały. Nie każdy wrak to faktycznie wrak, sprzedajemy usunięte samochody, czyli nielegalne. Nielegalnie postawione, zaparkowane, ZDM tutaj sprzedaje. No w dużym skrócie można je teraz kupić, są jeszcze wyceny, jest tego dużo. ZDM puścił na Facebooku takiego ciekawego posta faktycznie, w którym tam powiedział, co sądzicie o tych autach, takie luksusowne stoją. No dosyć to ciekawe wyglądało, a później faktycznie tam parę godzin później napisali, że oni będą teraz je sprzedawać, ale tak wcześniej to wyglądało, jakby faktycznie takimi luksusowymi pojazdami podjeżdżali pracownicy ZDM-u. Nie sądzę, że tak nie jest, bo może jest, chociaż tego nie wiem, ale to dosyć ciekawe wyglądało. Także taki nie stąd, nie zowąd post puścili. Przetarg na projektowanie zielonych alei jozolimskich został rozstrzygnięty. Będziemy mieli tutaj zwycięzcą, została katowicka firma Medium Projekt, no i będzie niedługo powstawać nowa aleja. To się zmieni, no to wiadomo, nowe przystanki, wygodniejsze przesiadki, lepsze daleko do kolei podmiejskiej, no dobra, daleko do przejść podziemnych, wąskie chodniki, czy to jest tak jak to jest teraz, brakująca infrastruktura dowodowa, to tak, brak drzew i nowe centrum Warszawy, no dobra, no to. No, nie będę pobudzać ponownie kłótni i bitwy o to, czy to faktycznie jest potrzebne. Wszystkich świętych, zmiana w organizacji ruchu, duże zmiany, no i tak, przejdźmy sobie po kolei po poszczególnych mapkach. Mamy tak, cmentarz Brudowski 30 października, możemy zobaczyć, że świętego Wintensego jest wtedy zamknięta, no i są dużo linii specjalnych autobusowych, które będą kursować, ale to się możecie domyśleć. Z kolei 31 października i 1 listopada będzie właściwie całkowicie zamknięty ruch dookoła całego cmentarza Brudnowskiego. No nieźle. I całe prawie Rondo Żaba. No nieźle, to będzie bardzo ciekawe. Następnie mamy cmentarz Powązkowski i cmentarz wojskowy. No i tu możemy zaobserwować 31 października i 1 listopada. Tak, bo to jest tylko jedno okno, tak. No będzie właściwie całkowicie zamknięta ulica Połąskowska w rejonie tychże rejonów i ulica Okopowa też będzie zamknięta, jedna jezdnia. Następnie mamy zmiany przy cmentarzu północnym, cmentarzu Wawrzyszewskim. Przy Wawrzyszewskim dużej zmiany nie ma, z tego co widzę, 30 października już po północnym. To faktycznie tutaj są dosyć duże zmiany, bo jest pozamykane parę już ulic wjazdowych, a jak możemy się domyśleć, podczas 30 października i 1 listopada Arkuszowa, wow,
To jest jakaś duża zmiana, tego nie widziałem wcześniej. Okej. Ulica Arkuszowa będzie prawie w całości zamknięta na wyjeździe z Warszawy. Właściwie w całości, nie będzie dało się nią wyjechać. No to jest duży problematyczny. Całe rondo będzie zamknięte. Dobra, no widzicie zresztą. Jest dosyć dużo ciekawych i odjechanych zmian. No ZDM, dobrze się bawicie. No i ostatnia informacja jeszcze od ZDM-u, czyli kolejne tunele zyskałem nowe oświetlenie w ciągu Wisłostrady. Oświetlenie, jak to się mówi, ZDM. No i idziemy dalej, czyli infoulice. No niby taki ZDM, ale nie do końca. Bo tutaj sprawdźmy dokładnie. We wtorek 26 października, czyli za chwilę, targowcy zmienią organizację ruchu na rondzie Romana Dmowskiego. No i możemy zaobserwować, jak to się zmieni. Po prostu będzie po jednym pasie mniej na Alejach Jerozolimskich. Z ulicy Poznańskiej nie będzie dało się wjechać na Jerozolimskie, z tego co mi się wydaje. No i przystanki autobusowe na Jerozolimskich będą poprzeniesione, poprzesuwane, a przystanki autobusowe na Marszałkowskiej chyba wrócą na swoje pierwotne miejsce. No i dobrze, bo tutaj to dosyć szybko idzie. O tym więcej się dowiecie już w listopadzie w kolejnym filmie z Ronda Dmowskiego. Wiem, że tam bardzo Wam się podoba ta inwestycja i że sądzicie, że tramwaj na przykład podzachodni powinien być bardziej finansowany niż takie rondo. Pewnie by nie wystarczyło środków nawet na pewno przy takie rondo, ale się zgadzam z Wami w 100%. Przebudowa tego ronda, jakby wystarczyłoby zrobić w jednym miejscu przejazd rowerowy, tylko tam przez Jerozolimskie. Przez Marszałkowską tutaj nie jest jakoś strasznie niezbędne, chociaż też jedno skrzyżowanie i drugie skrzyżowanie. I tyle by wystarczyło na okres do przebudowy linii średnicowej, no ale no. No cóż, tak to wygląda, jak wygląda. I kolejne informacje, tym razem już to są przesiadki w metrze od ZTM-u, a konkretnie łącznik, o którym mówiłem na początku. W dużym skrócie, na pewno zauważyliście, te osoby, które mieszkają w Warszawie, że jakiś czas temu pojawiły się takie wielkie naklejki, że jak chcecie iść do M1 czy do M2, to żeby iść antresolą górą i wjeżdżać schodami ruchomymi na górę, na -1 i później schodzić na dół na stację bezpośrednio, zamiast skorzystać z łącznika, który jest po prostu za mały. No tak to wygląda, ale nie spodobało się to dozorowi, dokładnie. Transportowy dozór techniczny zatrzymał schody, ponieważ naklejka jedna na schodach była postawiona w złą stronę. W sensie schody jechały w dół, a naklejka była do góry, żeby wchodzić tymi schodami, no i to niebezpieczne jest, więc schody zostały zatrzymane. No, kuriozalna dosyć sprawa, zobaczymy, jak zostanie to rozwiązane. Kolejna informacja, bo już widzę, że aparat pada. Metro Warszawskie, wzrost cen prądu to duży problem, no będzie trzeba jakoś to oszczędzać. Metro tutaj zapowiada, że faktycznie są miejsca, gdzie można wyciągnąć więcej pieniędzy, się wyciągnąć więcej pieniędzy. Będzie można mniej pieniędzy tracić na prąd, bo na starych stacjach można więcej oświetlenia na przykład zmienić na LED-owe. No i nowe pociągi będą energooszczędne, ale i tak są wysokie zmiany i wzrosty prądowe, a konkretnie i kosztów za nie, że będzie trzeba i tak znaleźć pieniądze na to. No i na koniec zajezdnia tramwajowa Annapol. Tramwaje warszawskie podczas licytacji obniżyły dosyć dużo tutaj faktyczną cenę i koszt tego. No i tu możemy zobaczyć, iż tramwaje warszawskie znalazły dodatkowe 150 milionów polskiego golda. No nieźle. No i tutaj wygrało konsorcjum firm ZUE i JURK, JAPI, Insant. Mniej więcej starałem się przeczytać, jeśli obraziłem kogoś, to przepraszam bardzo. No i obiekt ma umożliwić, żeby tam było 150 bambajów. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Także trochę zeszły ceny, dosyć nawet dużo podczas licytacji. I bardzo dobrze, że ta zajezdnia powstanie, bo dzięki temu nie będzie problemu z dość dużym problemem, jakim by było, no wiadomo, tramwaje na pętlach, które by nocowały. I jakieś nowe torowiska na aktualnych zajezdniach. No, na szczęście do tego nie dojdzie. Także to jest dobre. No i lecimy dalej. Ostatnie informacje, czyli sondaże mniejsza z tym. Przypominam, że cały czas możecie głosować na to, czy widzicie moje nogi, czy moich nóg nie widzicie. Jestem bardzo ciekawy, jak ja to przyciąłem, bo ja po prostu siedzę w tej samej pozycji, tylko wam je wyciąłem. Bo ja nie mam możliwości należy zmiany faktycznie pozycji, jakoś inaczej siedzieć. Nie mam pomysłów na to. Chyba bym sobie jakiś stolik sobie znalazł jeszcze. No ale mniejsza z tym, sondaże, jak powinien być kadrowany awizonosz, no tutaj 36% z Was stwierdziło, iż tak, aby nie było widać nóg, 16% z Was stwierdziło, aby tak, jak jest teraz, cały fotel, no i 44% stwierdziło, iż nie ma to znaczenia.
No zobaczymy. Pewnie zobaczymy, jakie będzie jeszcze dalej z głosowaniem, ale jeśli czekam na komentarze jeszcze pod tym filmem, zobaczymy, jak do tego podejdziemy. Kolejny sondaż to jest... chwila. Był tylko jeden sondaż w tym tygodniu? Chyba faktycznie, był tylko jeden. Tak, był tylko jeden sondaż, ale mam jeszcze drugi, taki ankietę, to już jest ankieta do warszawskich inwestycji. Czyli jakie będzie intro, macie link tutaj do tego intra. Możecie tam jeszcze cały czas głosować i obejrzeć te intra. Nowe intra, intro 1 ma 30%, intro 2 ma 37%, czyli wygrywa drugie intro. I obydwa na zmianę intra mają po 30%. Bardzo równo tutaj idą te wszystkie intra, które będzie używane w warszawskich inwestycjach. Zobaczymy. Już niedługo. I też niedługo zmieniam wszystkie loga, jakie są na kanale. Mniejsza z tym będzie najdłużej logiem, które będzie jeszcze oczekiwać na zmianę swojego loga. Ale na przykład warszawska średnica ma już nowe logo. Metro też ma już nowe logo. I jeszcze jedna seria, jak tramwaj, kierunek winnica. Nawet niekoniecznie winnica, bo to jest seria, która, jak może część z was wie, będzie na różnych przestrzeniach i płaszczyznach prowadzona. Tak niedługo powstanie odcinek o Wilanowie. Ale to jeszcze za jakiś czas, bo jeśli ten odcinek się podobał, to zostawcie kurde. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać, tak jak osoby, które widzicie na napisach końcowych, aby kanał się jeszcze bardziej rozwijał. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższym czasie, najprawdopodobniej jutro będzie, zapraszamy do Metra. Następnie się pojawi pewnie zachodni, jak mi się jutro uda go nagrać, a raczej mi się uda. No i później jeszcze jedna warszawska średnica. I tramwaj na Modlińskiej. Muszę go zmontować i jeszcze porozmawiać o dokładnych informacjach z tramwajami, żebyście mieli jak najlepiej to pokazane. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. I już za tydzień, a nie, nie za tydzień, za tydzień się nie widzimy. To już za około tydzień w kolejnym, mniejsza z tym. Bo tylko przypomnę, ja w tym tygodniu wyjeżdżam w ogóle, więc mnie nie będzie nawet w Warszawie. Jadę do Zakopanego odpoczywać. Cześć!